Sanatorium, które dziś odwiedzimy, zostało zbudowane w 1899 roku. Przed I wojną światową miejsce to służyło jako sanatorium dla personelu medycznego i chorych ściąganych podczas starć. Ostatnimi żołnierzami, którzy tam byli, to Amerykanie. Po upływie kilku lat wybudowano tam również mieszkania dla personelu, który również odwiedzimy. W sierpniu 1965 roku sanatorium zostaje przekształcone w dom starców. Po ponad 30 latach w 1997 roku budynki ostatecznie zostały opuszczone. Zapraszam na moją kolejną wyprawę i życzę miłej zabawy. Jedna noga, druga. Tutaj, tylko nie na belki, na ziemię. Na ziemię. No właśnie, ale nie stoję tutaj. Dobra. No nie mów, że was też trzeba wciągać. Bez przekleństw. Co? Jak ci się buczki zaczęło podnieść do góry na rękach? Ostatni dotarł. Witam was na kolejnej wyprawie. Tym razem jest to Francja i odwiedzamy opuszczone sanatorium. Dzisiaj nie jestem sam, jest ze mną spora ekipa i razem dzisiaj będziemy się bawić tutaj. Za chwilkę wejdziemy do środka i pokażę wam, jak wygląda. Tu jest cała ekipa. Miejmy nadzieję, że da się wejść do środka i pokazać wam wszystko, co znajdziemy. Dobra, my widzimy się, jak dojdziemy do obiektu. Chodźcie może tędy. Bo to będzie chyba gdzieś tutaj, stąd mamy trzeba iść. Tak mi się wydaje. Bo tam by było, to idziemy wzdłuż płotu. Trochę będzie krzaczoru. No wiem, wiem, tam trzeba iść. No chodzą, chodzą tu ludzie, czekaj. Dobra, chodźcie, jak trochę zrobię, wytoruję trochę drogę. Gdzieś tu powinna być droga za chwilę, nie? Dobra. Zerkniemy na mapę, gdzie jesteśmy. Barszcz Sosnowskiego, uwaga! To jest barszcz? Nie. Mam nadzieję, że nie. Makarena. Kurwa macie.
i powoli docieramy do celu. Ze krzaków widać już część budynku. To jest jeden z dwóch budynków, bo są dwa takie same postawione. Gdzie tu najbardziej wydeptane? Kurwa, wszystko zamurowane. Docieramy do obiektu, jednak wszystkie wejścia są zamurowane, więc będzie trochę problem wejść do środka, chyba że coś znajdziemy. Ty, każde wejście jest zamurowane. No właśnie. No tam pisało, że właśnie, że przez wielokrotne podpalenia tutaj tych budynków władze zamurowały okna. Ale nie wierzę, że... Idziemy za znakami. No ja wejdę na to, tylko kurwa, co z wami? Czekaj. Spróbujemy przejść naokoło. Uważaj, bo tam będzie, wiesz. To wszystko będzie takie. Ja zobaczę, co tam jest w środku, czy warto tam posiedzieć. Chwilę, nie? Nagram chwilkę i wracam do was. Też idziesz? Nie. No tylko, że musisz uważać. O, pięknie. No, takie sobie. Tu można wejść po tym. Czekaj, ja wskoczę i ci podam rękę. Dziewczyny, jesteśmy u góry. Prawie. Dawaj łapę jak coś. Dobra. My jesteśmy za chwilę. Panowie i panie, udało się wejść do środka. Zobaczymy, czy coś zostało z wyposażenia. Windy. Jest kilka pięter. Kurwa, szkoda, że nie mogą tu wejść wszyscy. Było zajebiście. Balkon, czekaj, tu jest chyba wejście. Ja, wejście. Zostało kilka szaf.
Szkoda, że nie mogą wejść. Wciągniemy je na linię. No tędy szliśmy na początku, nie? Takie okiennice metalowe. Gdzie idziemy? Zobaczymy jeszcze kawałek. Tak jak myślałem, budynek jest naprawdę w tragicznym stanie. Ze względu na dużą ilość podpaleń w tym budynku są zamurowane wszystkie okiennice, dlatego bardzo ciężko się tutaj dostać teraz. Jakiś różowy pokój. To chyba kuchnia jest. Tak, tutaj była kuchnia. Ewidentnie tutaj odbywały się jakieś posiadówki romantyczne przy świecach. I oczywiście z flaszką. Tutaj jakaś rozdzielnia. Prądu tutaj już na pewno nie ma. Dobra, zobaczmy jeszcze dalej. O, to jedno z miejsc, gdzie właśnie wybuchł pożar. Zobaczcie, że większość jest strawiona już tutaj. Został tylko metal. Dobra. Tutaj mamy jakąś kanapę. Kilka łazienek. Kolejny hol. I balkon. No zobaczymy tutaj całość. Powiem tak, teraz zejdziemy na dół i spróbujemy dostać się całą ekipą do następnego obiektu. Być może tam będzie wejście. My widzimy się oczywiście w środku. Uwaga! Kolejna przeprawa. Okolica naprawdę piękna. Słychać tylko śpiew ptaków. Dobra, i tu mamy kolejny obiekt. No. No to są te piwnice właśnie, do których chciałem iść. No wszystko zamurowali. No. Co tutaj jest? Czy to jest ten drugi budynek? Bo to wygląda na jakiś mieszkalny. Ty, a tam jest otwarte?
Czy mi się wydaje? O, no to super. Co? Dobra, no to super. Kto się przeciska pierwszy? Idź na pierwszego, na ofiarę. Zaraz wezmę latarkę. Zobacz, czy tutaj nie mam. W tej kieszonce taką małą, co możecie wziąć. O. Jest? No, to włączcie sobie ją. Jesteś za kratami, co zrobiłaś? Popełniłam zabójstwo. Trzymaj. Ja tylko wezmę odpowiedni sprzęt. Dalej, widzę. Flaszka. Odpowiedni sprzęt, tylko... O nie, to nie to. Dawaj jakieś maski albo coś. Dobra. To jak cię oświetlić? Oświetlenie na wysokim poziomie. Poświeć mi. Wyłączyło się? Co? Dalej nagrywa, wiesz, tylko... Tylko wyłącza się, żeby baterie nie były tak całe. Właśnie nie wiem, czy to jest na śledzie, tylko alkoholem w tym kurzyczu od razu. Lecimy dalej. Tak, wizywiska, ten już kasteryka. Aha. Proszę o latarkę. Przepraszam, że tak się źle dałam. Dobra. Nie wiem, jak to działa. I lecimy dalej. Materace, ty, można się tu kimnąć. No, lekko. To zostajemy na noc? Yeah. Co na to, dziewczyny? Nie wiem, musieli wentylacja. To chyba szyby wentylacyjne rozpierdzielone. Chyba ktoś sobie na złom, mi się wydaje, wykręcał. Zobacz, bo tutaj część brakuje już. Jakieś bębny ze stali nierdzewnej. Jest piwnica? Ej, to chodźcie do piwnicy najpierw. Ej, tam ktoś jest. Ej, serio? Nie, chodźcie, żartuję. Czekaj. Ło! To jest to? Masz odpaloną latarkę? Masz. Aha, to jest tutaj jeszcze coś innego. Zbiorniki na wodę. No. Szafa i kotłownia. Działa? A spróbuj podnieść to do góry. Nie, bo tam w nie, nie da się. Wydaje się nawet dobra. No. Dobra, nie data ważności. Nie data ważności. 400 kilo i tak byśmy nie weszli. Dobra, ciśniemy na górę. Zobaczmy, jaki było. Ty jak uciekasz. Chyba tak. No. Drabina do góry. Zobacz, czy warto tam iść. Nie, wychodzimy na dół. Aha. Tuzu. Ej, to jest dobre miejsce na kieliszka. O. Nie odmawia się, kiedy budkowało. Po prostu się nie ma. No. Pięknie.
wcześniej niż czy ten. Czy te dwa budynki mogą być połączone ze sobą? Pewnie tak. Mi się wydaje, że to nie wynika jakoś na bank. No. No ja wiem, wiem. Tylko chcemy sobie kilona machnąć. Chcę sobie jeszcze pomyśleć, bardzo pomyśleć. Ja No i gitara. Nie, to nie było wnętrza jest. No ale widać, to są zdjęcia, nie? No, ale mówię, że no, nie można ten, wiesz, to ważne. Gdzie te auta były widoczne? Tutaj. A tutaj co jest? Widzisz jakaś willa. A to jest opuszczone i tak powbijane. Co? Jest tam ktoś? A ta zabaw? Ano? Ktoś tam siedzi w aucie. Tak, ktoś tam siedzi w aucie. Nie biegnij, tylko jak gonią. No, ręka mu wystała, zimny łokieć zrobił. Jeszcze raz widzieli, co? Widzieli raz, to nie? Mogę zapisać. Dobra, niestety musimy iść naokoło. Czyli w prawo? Tak. W prawo i pod, znowu przez ten pierwszy budynek, pod tą górkę i koło tego budynku w krzaki i przez płot. Znów skręcamy w krzaczory. Łukasz chyba na grzyby chce iść. Miejsce wybrał do mieszkania, nie? Mógłbyś stąd od razu bezpośrednio przejść do tej przyczepy. Może jakiś seryjny morderca? Szafa.
co tam za budynek? To tam, gdzie byłem chyba. Tak, tam, gdzie byłem. Tam jest ta. Tak, tak. No bo tak to byśmy szli w tą stronę. Trzeba obejść tak. Tak, bo tam była brama. No bo się od razu tej drogi tutaj. Tu i tam jest wyjście, tam. W samą stronę tak jakby. No. Panie i panowie, nasza wyprawa dobiega końca powoli. Kierujemy się do wyjścia. Tyle, ile budynków mogliśmy odwiedzić, tyle odwiedziliśmy. Nie wszystkie jednak były otwarte dla wszystkich. W tym byłem, ale tylko na sekundę. Niewiele różni się od tego pierwszego budynku, w którym byłem. Mam nadzieję, że wam się podobał obiekt. Zawitacie na mój kanał znów za tydzień w piątek. Na razie, trzymajcie się. I tutaj leży łóżko szpitalne. Czekaj. Dobra, wydostaliśmy się i lecimy do auta. Przed nami jeszcze 100 km i lądujemy w Paryżu.